Kędzierzawość liści brzoskwini jest groźną chorobą grzybową brzoskwiń, która jest rozpowszechniona wszędzie tam, gdzie takowe drzewa występują. Objawy takie jak widać liście skręcają się, marszczą, robią się czerwone. Skutki ataku grzyba: zmniejszenie plonowania, choroba może doprowadzić do śmierci drzewa, osłabienie rośliny, opadające liście stymulują drzewo do wytwarzania nowych pędów, które mogą nie zdążyć zakończyć wegetacji przed zimą i po prostu marzną. Zapobieganie, zwalczanie. Ochrona chemiczna fungicydami, na przykład miedzianem, oprysk na jesień i na wiosnę zazwyczaj, wycinanie i spalanie chorych pędów, uprawa odmian mało podatnych na tą chorobę. I tutaj jeszcze ciekawostka. Wszystkie moje brzoskwinie szlachetne chorują, tymczasem te dzikie, które mam wyhodowane z nasion, nie mają ani jednego liścia w tym grzybie. Często jest tak, że te dzikie właśnie mają praktycznie całkowitą odporność na choroby, a warto jeszcze dodać, że one wcale gorzej nie owocują od tych szlachetnych. Często jest tak. Opryski ekologiczne, na przykład z pokrzywy, z krwawnika. Najskuteczniejszy wydaje się być ze skrzypu, który można nawet kupić. Można też robić oprysk z acetyny, czy też opryski bakteryjne, takie jak Fungizm Complex. Można też zastosować środki wzmacniające, na przykład Kelpak. Uprawa brzoskwiń w szklarniach, które mogą całkowicie zapobiec chorobie. Trochę podobne do pomidorów. Na pomidory nie pada deszcz, tak samo na brzoskwinie, no i one, te pomidory, nie dostają zarazy. Bynajmniej często nie dostają. I często jest też tak, że te szklarnie chronią te brzoskwinie, kwiaty raczej przed przemarznięciem. Także jeśli ktoś nie chce uprawiać pomidorów, nie chce latać co chwilę do tej szklarni, to może i ma pustą szklarnię, to może sobie wsadzić taką brzoskwinię. Dzięki za uwagę, no i do usłyszenia.